Bogu pobudowano korzenie i coś bardzo, to jest magiczny pomysł. Więc z wielką przyjemnością tutaj przyjechałem. To jest temat tego naszego spotkania, czy ciało jest grzeszne. Oczywiście do każdego tematu można podejść na cały szereg sposobów. Może zanim wytłumaczę, jak, na jaki sposób my podejdziemy do tego tematu dzisiaj, jeszcze może zaczniemy od modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, poznawać te wszystkie drogi, po których Ty sam chodzisz i po których nas chcesz za sobą prowadzić, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. No, teraz jest porządek wszystkim. Więc z całą pewnością ten temat można podjąć na bardzo wiele sposobów. Czy ciało jest grzeszne? Zależy dla kogo. I zależy, jak ktoś ujmuje ciało. Czy dla Tomasza z Akwinu, czy dla Orygenesa, czy dla Kartezjusza, czy dla Manichejczyków. Prawda? A więc najpierw, żeby odpowiedzieć na to pytanie, tak naprawdę musimy zadać sobie pytanie, co to jest ciało. Zanim postawimy pytanie, jakie ono jest, jakie ma właściwości, jak je opisujemy. A żeby odpowiedzieć na to, jak patrzymy na ciało, to musimy wybrać jakiś układ odniesienia. Najczęściej taki układ odniesienia wybiera się przez wybranie kogoś, kto opisywał ten fenomen, kto się tym zajmował, kto spędził wiele lat usiłując znaleźć odpowiedni opis ku Te słowa, które znajdują się tutaj na slajdzie pasa, soma, sars, one już sugerują ten układ odniesienia, który ja przyjąłem. Zdecydowałem, że spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, sięgając rzeczywiście do źródeł, to znaczy do myślenia biblijnego, pasa. To jest hebrajskie słowo używane w Starym Testamencie na określenie ciała. To określenie basar zostało przetłumaczone w Nowym Testamencie przez szereg różnych określeń, z których dwa najbardziej popularne to są greckie słowa soma i sars. Każde z tych słów coś innego znaczy, ma inny odcień znaczeniowy, wskazuje na to trochę inny aspekt tego, co jest naszą cielesnością i na tym spróbuję się trochę skoncentrować, aby w tym kontekście dopiero postawić pytanie, jaka jest relacja pomiędzy ciałem i jego grzesznością. Dlatego też spróbujemy do tego wykładu podejść właśnie w taki sposób trochę historyczny, pokazując, jak pewne pojęcia ewoluowały. Te pojęcia czasami ewoluowały w słusznym kierunku, a czasami ewoluowały w jakąś ślepą uliczkę. Nadawano im błędne interpretacje. Prawda? Nas to bardzo interesuje, ponieważ my żyjemy w żywiole języka. I czy chcemy, czy nie, to te różne drogi i ślepe zaułki, którymi myśl na temat ciała wędrowała, my także w jakiejś mierze w tych poszukiwaniach uczestniczymy przez kulturę, przez język, którym się posługujemy, przez całą tą przestrzeń, która jest wokół nas. A więc
Hebrajskie basa, jak powiedziałem, jest tłumaczone na grekę przez dwa różne słowa, soma i sares. Pomiędzy tymi słowami istnieje pewna różnica znaczeniowa. Otóż soma wskazuje na całego człowieka. Sares raczej wskazuje właśnie na tę, może niekoniecznie grzeszność, ale z całą pewnością kruchość człowieka, która płynie z jego materialności, z jego przemijalność, która płynie z tego, że jesteśmy właśnie materialni. No bo ostatecznie tę przemijalność najłatwiej można poznać wtedy, jak się przebije drugiego człowieka czy siostrę, prawda? To widzimy, że po prostu, prawda? Że wtedy człowieka opuszcza nefesz, opuszcza jego dusza. Inne określenia analogiczne do słów takich jak ciało, to jest określenie kości, nerki, serce. Tak naprawdę w Starym Testamencie każde z tych określeń mówiło o jakimś aspekcie człowieka, ale odnosiło się do całego człowieka. I tutaj warto powiedzieć o rzeczy dla nas bardzo podstawowej. Otóż my żyjemy w pewnym sensie jako spadkobiercy kultury greckiej, żyjemy w takim pewnym oczywistym przeświadczeniu, że w człowieku jest podział na element duchowy i materialny. Ten duchowy i cielesny, ten niematerialny i materialny, że w nas jest ten podział. Otóż oczywiście Żyd Starego Testamentu o tym doskonale wiedział. Basar to było to, co materialne. Nefesz to było, zresztą jest to, prawda, słowo, które w gruncie rzeczy określa wiatr. Nefesz. Nefesz to jest to, kiedy człowiek umiera, to nefesz go opuszcza. Ten oddech, prawda? Ten wiatr go opuszcza. A na człowieku sprawdza się, czy człowiek żyje, przykładając ucho do jego ust i słuchając, czy on jeszcze oddycha, czy jeszcze nefesz w nim jest, czy już wyszedł, czy już oddał życie, prawda? Ostatni oddech. Ale dla człowieka Starego Testamentu tak naprawdę człowiek jest całością. I to jest główne założenie antropologiczne w Starym Testamencie. Człowiek jest całością. Człowiek jest ciałem i człowiek jest duszą. Te różne rozważania w dzisiejszej filozofii, w dzisiejszej kulturze, jak jest przejście od elementu tego właśnie niematerialnego w człowieku, duchowego, jaźni, czy kogito, czy tego, prawda, czy świadomości do ciała, do materii, dla Hebrajczyka to były rozmyślania jakby zupełnie jakby nie mające podstawy. Człowiek jest całością. Człowiek jest ciałem, ale człowiek jest równocześnie duchem. Te wszystkie określenia opisują całego człowieka. Basar to przemijalność i kruchość człowieka. Tak? Tu jest taki fragment z Księgi Izajasza. Głos się odzywa, wołaj, rzekłem, co mam wołać? Wszelkie ciało, basar. To jakby trawa, a cały dzień jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nią wiatr Pana powije, prawdziwie trawą jest naród. Ale tak naprawdę basar nie jest zniszczalne dlatego, że jest materialne. Ludzkie ciało nie jest zniszczalne dlatego, że jest materialne. Wszystko, co jest materialne, możemy zniszczyć. Możemy, prawda, zniszczyć pianino, możemy zniszczyć stół, możemy zniszczyć zegarek, możemy zniszczyć ludzkie ciało. Ale Hebrajczycy, dla których podstawą ich, prawda, duchowej tożsamości, ich kultury jest odniesienie do Boga, oni wiedzieli, że zniszczenie następuje wtedy, kiedy coś jest oddzielone od źródła życia. Prawda? A więc ciało jest skazane na zniszczenie, ale wtedy, kiedy jest oddzielone od Boga. I jakkolwiek mówimy, że w Starym Testamencie
Jedynie w ostatnich wiekach, tuż przed przyjściem Chrystusa, pojawia się jakaś myśl o zmartwychwstaniu. Czy o zmartwychwstaniu ciała, to jest jeszcze inny problem, ale jeżeli tak naprawdę sięgniemy w głąb myśli żydowskiej, to jeżeli jest jakieś zmartwychwstanie, to dla Żyda tak naprawdę nie może być zmartwychwstania poza ciałem, bo nie ma człowieka poza ciałem. Jeżeli Bóg obiecuje jakieś życie tam, ale nie w realnym ciele, to nie jest żadne życie, prawda? Bo człowiek, tak jak mówię, to jest całość. I teraz ten termin Bacar jest tłumaczony w Nowym Testamencie przez dwa określenia, przez Soma, które ma określenie bardziej neutralne. Określa po prostu człowieka, jest terminem Pawłowym, i przez Sarc, również termin świętego Pawła, przede wszystkim eksplorowany w jego teologii, ale określający już bardziej precyzyjnie grzeszność człowieka. I znowu ta trzecia uwaga tutaj mówi o tym, że mimo tego, że Paweł przejmuje, prawda, używa greckich określeń na określenie człowieka, więc soma i sarx na określenie ciała, psyche na określenie duchowości, to Paweł jest Żydem Starego Testamentu w pełni. Czyli dla niego te określenia nie mają znaczenia dualistycznego, tego mówiącego, prawda, o tym jakimś radykalnym podziale człowieka. Ta uwaga będzie miała znaczenie wtedy, kiedy będziemy mówili o tym, o podziale Pawłowym życie według ciała, życie według ducha, uczynki ciała, grzeszne uczynki ciała i owoce ducha, co tak naprawdę będzie w sercu tego naszego tematu na dzisiejszy wieczór. Ale jak mówię, nie widzę żadnego innego sposobu, żeby opowiedzieć o nim, ale trochę najeżdżając na ten temat właśnie tak historycznie. No właśnie. I oczywiście dla Pawła, kiedy Paweł mówi o zmartwychwstaniu, zresztą dzieli to ze wszystkimi autorami Nowego Testamentu, to dla niego jest oczywiste, że zmartwychwstanie musi dokonać się w ciele. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, jak bardzo apostołowie, ewangeliści podkreślają, że Chrystus zmartwychwstał na ciało, że to nie jest jakaś koncepcja wędrówki dusz, która przecież dla starożytnych Greków była czymś znanym, prawda? Jakaś forma wyzwolenia dusz po śmierci, ale to jest zmartwychwstanie całego człowieka w jego ciele. A więc Chrystus bije rybę, Chrystusa można dotknąć, prawda? Są wszystkie te elementy materialności ludzkiego ciała. Ale równocześnie na to pytanie, w jakim zmartwychwstaniu ukazują się ciele, Paweł zdaje sobie sprawę, że musi to być ciało inne od naszego. Tak jak ciało Chrystusa było inne po śmierci od tego ciała wcześniej. Prawda? Chrystus ukazuje się równocześnie w różnych miejscach. Chrystus przechodzi przez drzwi zamknięte, a więc realne ciało, ale inne. Gdzieś tutaj się dokonuje ta nauka o tym, co będzie oznaczało zmartwychwstanie w ciele. Ta zasiewa się zniszczalne, powstaje niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Sieje się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Oczywiście, jak wspomniałem, to ta prawda o zmartwychwstaniu w ciele to jest dla Pawła, ta prawda jest dla Pawła konieczna ze względu na różne takie duchowe rozumienie zmartwychwstania, jako tylko wyzwolenie duszy od ciała, prawda? Ciało jako grób dla duszy, ciało jako więzienie dla duszy, a więc śmierć wyzwala nas z więzienia, prawda? Dusza jest ostatecznie wolna. Paweł mówi nic podobnego.
Prawda? To nie tak. I oczywiście w tle tej prawdy jest zawarta chrześcijańska nauka o dobroci stworzenia. Prawda? O dobroci stworzenia. To znaczy, że ciało, człowiek cielesno-duchowy, człowiek stworzony z prochu ziemi i z oddechu Jahwe, prawda, jest dobry cały sobie. Ciało nie może być odróżnione od ja człowieka, wówczas zmartwychwstanie jest całkowicie i wyłącznie aktem Boga, prawda? Życie wieczne musi być zmartwychwstaniem naszego ciała. I tutaj proszę zwrócić uwagę, te teksty, oczywiście teksty biblijne są mocno polemiczne. Dlatego, że Paweł zdaje sobie sprawę, że musi odrzucić, prawda, z jednej strony to są te poglądy gnostyckie. Z drugiej strony to są poglądy manichejskie, które mówią znowu, że tak naprawdę to, co materialne jest złe, to, co cielesne jest złe, to, co dobre, to jest ten pierwiastek duchowy. A my przed stworzeniem świata, my wszyscy byliśmy duchami, które gdzieś tam preegzystowały i które niestety zgrzeszyły. I w związku z tym za karę zostaliśmy posłani w te nasze biedne ciała, które są więzieniem i grobem dla tej pięknej duszy. Kryje się w tym zresztą, proszę zwrócić uwagę, jak mówię, to nie jest tylko starożytność, prawda? Bo my tak często na siebie patrzymy, prawda? Że jest to paskudne ciało, które nas kusi i na różne sposoby osłabia i prowadzi do złego, ale w tym ciele jest anioł, prawda? Są te dobre intencje, jest ta dobra wola, te dobre chęci i w ogóle ten piękny duch, tylko że, prawda, nie ma możliwości rozwinąć skrzydeł, bo jest w tym ciele, które nas krępuje. I wcale nie prawda, że w teologii chrześcijańskiej jest inaczej. Ani to ciało nie jest takie złe, ani ten duch nie jest taki piękny, prawda? Ten duch nie jest taki piękny, bo grzech dotyka i ciała, Kolejny rodzaj tekstów, które mają do czynienia z ciałem, to są teksty eucharystyczne. Teksty, które mówią o ciele Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy uczestniczymy we mszy świętej, kiedy kapłan wypowiada te słowa, bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, to w tych tekstach zawsze pojawia się określenie soma. Tuto est in to soma. To jest soma tu Chrystu. To jest soma Chrystusa, czyli tak naprawdę, znowu używając tego rozumienia biblijnego, to jest cały Chrystus. To jest ciało Chrystusa, a więc w tym chlebie jest zawarty cały Chrystus. To rozdzielenie na to jest ciało moje, to jest krew moja, sugeruje na rozdzielenie ciała i krwi, a więc na moment śmierci Chrystusa, prawda? Że w ofierze eucharystycznej jakby jest to ofiara Jego śmierci. Niemniej soma, bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest moja soma, czyli to jestem ja w całości. Jeżeli spożywamy ciało Chrystusa, spożywamy całego Chrystusa, prawda? On w jakiś tajemniczy sposób staje się mną przez to, że mogę go spożywać. I inne teksty właśnie eucharystyczne poza świętym Pawłem. List do Hebrajczyków, przeto list, tekst odnoszony do Chrystusa, przeto przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Na mocy tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Znowu, co to znaczy
myśli hebrajskiej. To znaczy, że ofiara dotykała całego Chrystusa, cały Chrystus się ofiarował, ale równocześnie, ponieważ to była ofiara Jego ciała, ta ofiara była konkretna. Prawda? Będziemy widzieli, że niektóre teksty mówią o tym, że żeby coś dla Hebrajczyka miało konkretne znaczenie, to się musi dokonać w jego ciele. Dobra intencja nie wystarczy, ponieważ człowiek jest ciałem, więc to coś musi się dokonać w jego ciele. Tutaj ofiara Chrystusa dokonuje się w ciele, więc jest realna. Za chwilę święty Paweł będzie mówił do chrześcijan w Koryncie, że wy jesteście uświęceni, a więc oddajcie wasze ciała na ofiarę żywą. Prawda? Nie myślcie, że możliwe jest uświęcenie duchowe bez oddania swoich ciał, bo to uświęcenie musi być realne, musi dotknąć ciał. Kiedy Paweł będzie usiłował ukazać siebie jako prawdziwego apostoła, to będzie mówił, ja w swoim ciele noszę ślady cierpienia za Chrystusa. Prawda? Nie, on nie mówi, ja cierpiałem za Chrystusa. On mówi, w moim ciele są ślady tego, że cierpiałem za Chrystusa. To cierpienie było realne, prawda? A więc ten wymiar Soma, on z jednej strony wskazuje na całego człowieka, ale z drugiej strony ta hebrajska antropologia mówi, nie ma nic takiego, co się wyraża w duchowości człowieka, tak jak twierdzili gnostycy, co nie musi dotknąć naszej materialnej rzeczywistości, naszego działania, naszego postępowania. Wydaje mi się, że dla chrześcijańskiej etyki, która często jest zagubiona, prawda, w tym rozważaniu dobrych intencji, prawda, którymi, jak wiadomo, jest wybuchowana droga do piekła, prawda, ta konkretność, że te dobre intencje muszą się wcielać, prawda, on sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. No właśnie, i to jest ta soma w polemice z chrześcijanami w Koryncie, dla których głównym wyrazem pobożności jest przemieniona bądź wyzwolona wewnętrzność człowieka. Paweł nieustannie mówi o ciele. Ta różnica pomiędzy charyzmatykami, gnostykami, stoikami z jednej strony, a chrześcijanami z drugiej, polega na tym, że dla Pawła człowiek nie jest odróżnioną od innych jednostką, która może być analizowana w swojej odrębności od innych. Osoba jest zawsze relacyjna, to znaczy ważne jest to, kim jesteśmy na zewnątrz, jak postępujemy. I ważna jest nie tylko moja wewnętrzność, ale to tak naprawdę, co robię, jakim jestem wobec Boga i wobec innych ludzi. Są jakieś odniesienia na jakichś stronach, sam nie wiem, do czego to już jest. No właśnie, to jest czystość i świętość ciała w odróżnieniu od tej świętości charyzmatyków czy religijnej wiedzy gnostyków, prawda? Wiemy, że Paweł krytykował w swoich listach charyzmatyków i gnostyków za to, że oni byli przekonani, że mogą osiągnąć intymną zażyłość z Bogiem, ale równocześnie, cieleśnie, realnie, w pewien sposób pozostawać w stanie grzechu. To była konsekwencja. Wiemy, że w historii Kościoła to co jakiś czas się powtarzało, prawda? W nurcie manichejskim to potępienie ludzkiej cielesności, chociażby w sektach, które w pewien sposób były przyczyną powstania dominikanów w średniowieczu. Prawda, u Albigensów, u Katarów, w gruncie rzeczy prowadziło do przekonania, że w ciele można grzeszyć. Tak? Ważne jest to duchowe oświecenie, które człowiek przeżywa duchowo. I nierzadko zresztą te sekty dopuszczały jakąś formę orgiastycznej obrzędowości. Prawda? Także jakiś pod względem seksualnym, bo on, po prostu dlatego, że prawda, to ciało jest i tak potępione i tak jest złe, więc nie ma sensu z nim walczyć. Ważne jest to oświecenie, które dokonuje się w sferze ducha. Z tym walczy Paweł w imię właściwego rozumienia ciała i właściwego rozumienia człowieka, uświęcenia człowieka.
prawda? Ciało należy do Pana. Niech nikt nie sprawia mi przykrości. Ja na swoim ciele noszę Chrystus. Przynależenie do Jezusa ma charakter cielesny. Wiara nie ma mieć charakteru tego intelektualnego czy duchowego. Ma wyrażać się w konkretności. Cierpienie w ciele uwiarygodnia apostoła. Znowu do Koryntian. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa. Ten soma. Aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Prawda? Tutaj pojawia się to drugie określenie. Śmiertelne ciało, przemijalne ciało, a więc pojawia się to określenie sarks. Teraz chciałbym kilka cytatów, które trochę pokażą tło, na którym trzeba czytać świętego Pawła. Tych kilka cytatów będzie dotyczyło kogoś, kto uważany jest za ojca współczesnej tej antropologii dualistycznej, gdzie, tak jak mówiłem, występuje przepaść pomiędzy tym, co świadome w człowieku, a tym, co materialne. To jest początek traktatu Człowiek Kartezjusza, XVII wiek, początek ery nowożytnej. Przyjmuje, że ciało jest zaledwie posągiem bądź maszyną, zbudowaną z elementu ziemistego, którą Bóg umyślnie w taki sposób ukształtował, aby uczynić ją w najwyższym stopniu do nas podobną. Prawda? Maszyna, która została ukształtowana po to, aby była podobna do nas, czyli do świadomego kobieta. Lecz także umieścił w jej wnętrzu wszystkie niezbędne części, aby maszyna ta mogła chodzić, jeść i oddychać. Jak to się stało, że na początku ery nowożytnej w gruncie rzeczy pewien dualizm antropologiczny rodem gdzieś z V, VI wieku przed Chrystusem, z orfików, Platona, tych różnych starożytnych nurtów dualistycznych tutaj po, prawda, 20 wiekach pojawia się na nowo, on zawsze był obecny w ludzkiej historii. Natomiast wydaje się, że w gruncie rzeczy my w naszej kulturze mamy z takim dualizmem do czynienia. Ciało przestaje być elementem natury człowieka, natury, która jest częścią stworzenia. Częścią stworzenia w ciele, nie patrzymy na ciało jako na rzeczywistość, w której wyraża się zamysł Boga, w której wyryty jest jakiś zamysł Boga w różnych mechanizmach naszego ciała, ale patrzymy na ciało jako tak naprawdę jakiś element subludzki, podludzki, który my, świadome podmioty, mamy dopiero skolonizować, mamy dopiero uczynić ludzkimi za pomocą swojej świadomej intencji, jakiejś swojej właśnie duchowej, intelektualnej interwencji. A tak naprawdę tym, co stanowi o nas, to jest moment świadomości, to jest ten moment kokito, jaźni, prawda? Moment podmiotowości. To ma kolosalne znaczenie dla tego, jak patrzymy na człowieka, jak patrzymy na siebie, na nasze wybory moralne, ocenę naszych różnych działań. I teraz, prawda, ten nurt kartezjański, on jest pewnym nurtem bardzo istotnym w dzisiejszej kulturze, nurtem w gruncie rzeczy, na którym my, chrześcijanie, jesteśmy zaszczepieni, dzięki teologii stworzenia, prawda? Ten moment wyobcowania ze swojego ciała dla chrześcijanina jest czymś szalenie trudnym ze względu na to, że my żyjemy w tej perspektywie teologii stworzenia, to znaczy przekonania, że razem ze swoim ciałem zostaliśmy stworzeni przez Boga. A skoro tak, skoro ono jest częścią stworzenia, to
wchodzi również w treść tej wypowiedzi Boga, który popatrzył na wszystko, co stworzył i powiedział, wszystko było dobre. Wszystko, co stworzyłem, było dobre. Tak, to jest cytat z tekstu Jana Pawła II, z jego tak zwanej teologii ciała, w którym Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że ten pewien kartezjański dualizm jest bardzo wzmocniony przez pewne wyłącznie przyrodnicze patrzenie na człowieka, pewien redukcjonizm właściwy dla nauk szczegółowych, który jest podstawą sukcesu nauk szczegółowych, ale który równocześnie bada tylko jeden wymiar człowieka, prawda, jakby w oderwaniu od całości tego, kim jest człowiek. Prawda? Jesteśmy dziećmi epoki, w której integralna wizja człowieka została, może być wyparta i zastąpiona przez różne ujęcia cząstkowe, biologiczne, fizyczne, wyłącznie medyczne, wyłącznie, prawda, płynące z seksuologii, prawda, różnych nauk przyrodniczych, cząstkowych, które, zatrzymując się na takim bądź innym aspekcie człowieka, nie dosięgają całości. Prawda, nie opisują całości. Lub pozostawiają je poza swoim polem widzenia. Z kolei zaś włączają się to różne trendy cywilizacyjne epoki, które na tym cząstkowym prawach o człowieku budują swoje propozycje i wskazówki praktyczne na temat ludzkiego postępowania. Częściej jednak na temat tego, jak postępować z człowiekiem. Na ile ten opis odnosi się do obecnej debaty na temat in vitro, prawda, to zostawiam już Państwu do rozważenia. Moim zdaniem bardzo. Tak, więc to jest kolejne z tych papieskich, kolejna z tych papieskich refleksji na ten temat. Ta wiedza przyrodnicza nie rozwija świadomości ludzkiego ciała jako znaku osoby, który jest wyrazem ducha. Cały rozwój współczesnej wiedzy o człowieku jako organizmie ma charakter poznania przyrodniczego, który bazuje na rozdzieleniu tego, co cielesne, od tego, co duchowe w człowieku. Nie trudno też przy pomocy takiej jednostronnej wiedzy o funkcjach ciała jako organizmu dojść do mniej lub bardziej, systematycznego traktowania tego ciała jako przedmiotu zabiegów manipulacyjnych, w których człowiek poniekąd przestaje się podmiotowo utożsamiać ze swoim ciałem, odbierając mu to znaczenie i tę godność, jaka wynika z faktu, że jest ono ciałem osoby. Człowiek przestaje się utożsamiać ze swoim ciałem, prawda? Ciało jako coś obcego, jako coś, co właśnie zostało nam, z czego generalnie jesteśmy niezadowoleni, co zostało doklejone do nas w jakiś sztuczny sposób do tej duchowej rzeczywistości, którą jest człowiek. I może w takim razie przejdźmy do tej drugiej części naszej układanki, czyli do przedstawienia tego wymiaru sarx, tego drugiego biblijnego określenia, o którym, za pomocą którego hebrajskie bazar jest tłumaczone w Nowym Testamencie. Jak doskonale wiemy, tak naprawdę Nowy Testament korzysta z określeń, które obecne są w tej Grece przedbiblijnej. Słowo sarx u Greków zwraca uwagę na fizyczność, zwierzęcość ludzkiego ciała, a więc u Hezjoda, u Homera sarx to jest zwierzęce ciało w odniesieniu do ofiar.
ryba również ma ciało, to jest również sarks. Sarks u Platona chroni w postaci mięśni kości przed gorącem i chłodem. Prawda? Kości, w gruncie rzeczy jest to też idea bliska myśli biblijnej. Człowiek to kości. Dlaczego? Dlatego, że w tej prymitywnej antropologii, nawet kiedy człowiek się rozkłada po śmierci, to kości trwają. Kości są tym trwałym, są tą trwałą strukturą człowieka. A więc znowu, prawda, w tych pierwszych antropologiach, prawda, człowiek to kości, to jest coś trwałego. No, a więc sarks w tej antropologii to jest ten element najłatwiej przewijalny, czyli właśnie ta miękka tkanka człowieka. Ale to słowo sarks równocześnie, tak jak już o tym mówiłem, wskazuje na realność człowieka. Prawda? Na rzeczywiste istnienie. Bo jeżeli ryba ma sarks, to oznacza, że to jest realna ryba. To znaczy, że ona rzeczywiście istnieje. A więc sarks odróżnia marzenia od rzeczywistości. To, co rzeczywiście istnieje, to, co konkretnie istnieje, właśnie ma ciało. A więc słowo to wskazuje na zniszczalność, ale równocześnie można powiedzieć, że sarkikoiteoi, cieleśni bogowie, to są ci bogowie, którzy naprawdę istnieją w odróżnieniu od tych bogów, których sobie tylko wyobrażamy. Prawda? A więc tu są tak naprawdę korzenie tego pawłowego podkreślania znaczenia ciała, że ciało to jest również konkretność istnienia człowieka. Tak, i może jeszcze w myśli Epikura sarks jako źródło emocji. Grecy zdają sobie doskonale sprawę, że to przez ciało, że to ciało jest, prawda, źródłem emocji człowieka. Ciało jest wrażliwe na wewnętrzne i zewnętrzne bodźce, jest reaktywne. Strach i trzęsą się ze strachu, gorąco i zimno, prawda, oddziałują na to, jak się zachowujemy. Platon mówi o pożądaniu cielesnym. Prawda? Znowu pożądanie, które odczuwamy w naszym ciele. A więc ciało, równocześnie, które ma charakter emotywny, jest związane z tym reagowaniem na różne emocje przychodzące z zewnątrz. Ciało przeżywa różnego rodzaju pożądliwości. I może w tym momencie, jakby przerywając trochę ten historyczny najazd, w takim razie spróbujmy postawić sobie trzy pytania, które wydaje się, że są w centrum tego tematu dzisiejszego wieczoru. Czy ciało jest grzeszne? Po pierwsze, musimy to pytanie sprecyzować. Musimy je rozbić na kilka pytań bardziej precyzyjnych. A więc po pierwsze, czy ludzkie ciało jest źródłem grzechu? Po drugie, czy ciało jest odpowiedzialne za grzech? To są, prawda, to są dwa różne pytania. I po trzecie, dlaczego właśnie ciało kojarzy się z grzechem? Dlaczego w gruncie rzeczy, czy ciało jest grzeszne, prawda, ten temat spotkania wydaje nam się w dużej mierze naturalny. Spróbujmy na te trzy pytania odpowiedzieć. Czy ludzkie ciało jest źródłem grzechu? Wydaje się, że pierwsza odpowiedź brzmi tak. Prawda? Są grzechy, które są grzechami cielesnymi. Mówimy o grzechach ciała i grzechach ducha. Grzech ducha to jest na przykład pycha, to jest próżność, prawda? To są te
dziwne pragnienia, grzeszne pragnienia, które dokonują się gdzieś w naszej zazdrość, które dokonują się gdzieś w naszej duchowej sferze, chociaż przecież każdy z tych grzechów dotyczy całości człowieka, bo nie byłoby zazdrości, gdybyśmy nie patrzyli na innych i nie porównywali się z innymi, prawda? A więc żaden z tych grzechów, czy każdy z tych grzechów w naszej rzeczywistości ma swoje odniesienie do ciała. Niemniej możemy powiedzieć o grzechach cielesnych, prawda? Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, cudzołóstwo, grzechy seksualne. To są te grzechy, które są związane z tym, co święty Jan nazywa pożądanie ciała. Prawda? Pożądanie ciała. A więc są grzechy cielesne. Ale drugie pytanie w takim razie musi brzmieć, czy ciało, w którym niektóre z naszych ciężkich grzechów, śmiertelnych grzechów są zapośredniczone, czy ciało w związku z tym jest odpowiedzialne za grzech, prawda? To pytanie jest inne od pierwszego. I oczywiście znowu ta pierwsza odpowiedź, która nasuwa nam się, że nie. Bo przecież grzech to jest grzech ciężki, określany jako świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego w materii ciężkiej. Ale to świadome i dobrowolne wskazuje na to, że źródłem grzechu ostatecznie musi być ludzka wola, musi być ludzka wolność. A więc nawet grzech cielesny, który jest zapodmiotowany, zakorzeniony w naszym ciele, staje się grzechem dopiero wtedy, kiedy człowiek udziela mu przyzwolenia, kiedy jest moment wolności. W tradycyjnej refleksji etycznej istniało przekonanie, że grzechy cielesne są grzechy cielesne, które jakby nie do końca które jakby nie do końca wymagają świadomej decyzji woli. Są grzechy cielesne, które w pewien sposób wydarzają się, prawda, bez świadomej zgody podmiotu. W klasycznej refleksji etycznej chrześcijańskiej było przekonanie, że jeśli nie ma tego, tej świadomej decyzji podmiotu, są to grzechy klasyfikowane zawsze jako powszechne. Musi być świadoma zgoda podmiotu na grzech, aby grzech mógł być grzechem śmiertelnym. Ale skoro tak, to przecież musimy powiedzieć o tym, że to ludzka wolność jest sfigurowana. Tak? To ten moment, który decyduje o grzechu, czyli moment ludzkiej woli, ludzkiego poznania, tego elementu, ten element kartezjańskiego cogito, jeżeli chcemy użyć takiego języka, czy jaźni, czy świadomości, jest odpowiedzialny za nasz grzech. I proszę zwrócić uwagę, że w takim razie, jeżeli nawet mówimy o ciele jako źródle grzechu, prawda, ulegamy różnego rodzaju słabościom właśnie, jeżeli chodzi o różne pragnienia cielesne, pragnienie pokarmu, odpoczynku, realizowania potrzeb seksualnych i tak dalej, ale w gruncie rzeczy ciężar odpowiedzialności za to w przypadku człowieka przeniesiony jest na sferę duchową. Oddalamy się w ten sposób od takiego przekonania, że ciało jest za to odpowiedzialne, że ciało jest w związku z tym złe, a duch jest dobry, prawda? Nieprawda. To jest nieprawda w klasycznej refleksji chrześcijańskiej. Grzech pierworodny Adama i Ewy, który my wszyscy dziedziczymy, on niszczy znowu całego człowieka. Niszczy to, co cielesne i niszczy to, co duchowe. Dotyka tych obu sfer w człowieku. A więc prawda? To nie ciało jest złe, nie duch jest dobry.
Natomiast oczywiście pytanie, dlaczego właśnie ciało kojarzy nam się z grzechem? Dlaczego znacznie łatwiej jest nam powiedzieć grzeszne ciało niż grzeszny duch? Ta odpowiedź, która jest na slajdzie, jest oczywiście tylko częścią odpowiedzi na to pytanie. Być może, że nadal pokutuje, prawda, ta powracająca fala w naszej kulturze europejskiej, dualistyczna antropologia, gdzie ten dobry duch jest uwięziony w złej materii. Ta antropologia, która być może w dzisiejszym świecie jest wzmocniona przez to redukcjonistyczne patrzenie na człowieka nauk przyrodniczych. Ale to jest chyba tylko część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi musiałaby dotknąć tego, że grzech cielesny jest nierzadko znacznie bardziej konkretnie nas dotykający. Prawda? Często ze skutków grzechu duchowego, czyli ze skutków zazdrości, czy pychy, czy próżności, czyli tych grzechów, które dokonują się wyłącznie w sferze ducha człowieka, w sferze ludzkiego serca. Często ich skutków nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Prawda? Te grzechy, oczywiście tak jak każdy grzech niesie śmierć. Prawda? Każdy grzech niesie śmierć, bo jest odcięciem człowieka od Boga. Jeżeli duch jest tym tą najdoskonalszą częścią bytu ludzkiego, to w takim razie grzechy, które mają charakter czysto duchowy, wydają się być grzechami znacznie poważniejszymi niż grzechy cielesne. Prawda? Mówiliśmy o tym. Pycha była grzechem szatana. Prawda? Szatan nie grzeszył w ciele. Szatan zgrzeszył w sposób wyłącznie duchowy. A więc te grzechy są najpoważniejsze. A równocześnie my, ponieważ jesteśmy ślepi, ponieważ nie widzimy, często nie widzimy skutków tego grzechu. Prawda? To znaczy ktoś może zazdrościć, ktoś może być przeniknięty zazdrością, albo próżnością, albo pychą, tym dobrym samopoczuciem na temat siebie samego. Coś takiego ma destruktywny wpływ na daną osobę, a ta osoba tego nie widzi. Prawda? Często inni ludzie to widzą, prawda? Bo mówią, mój Boże, taki zarozumialec, nie da się z nim porozmawiać w ogóle, prawda? Żeby nie pouczał innych, prawda? Co się rozmawia o, prawda, o rozkładzie autobusów PKS-u, to on już poucza, jak był, prawda, głównym krajowym koordynatorem ruchu. Co się na tematy medyczne wszystko wie, o polityce wszystko wie, prawda? Ale ten ktoś tego nie widzi zupełnie, prawda? To niszczy jego relacje z innymi, to niszczy jego samego, ten ktoś tego nie widzi. Wydaje się, że w związku z tym te grzechy cielesne jest znacznie łatwiej je sobie uświadomić, ponieważ one, ich destrukcyjne skutki są znacznie bardziej dla nas doświadczalne, prawda? Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, prawda? Czym jest nadużycie alkoholu, wiele osób wie, prawda? Czym jest przejedzenie, wiemy to, prawda? Czym jest jakaś forma nieczystości, nieumiejętności panowania nad swoimi pragnieniami seksualnymi, prawda? To wszystko ma swoje konkretne skutki. Te grzechy duchowe, ten destrukcyjny charakter jest czymś znacznie trudniejszym do uzmysłowienia sobie. Myślę, że to jest ten krok odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak naprawdę znacznie łatwiej za grzech jest nam znacznie łatwiej jest nam winić to nasze biedne ciało. Dlaczego właśnie ono jest odpowiedzialne? Dobrze, może w takim razie
jeżeli są jakieś pytania, czy jakieś komentarze, czy to chętnie wysłucham, jeżeli będę w stanie, to na nie odpowiem. A jeśli nie, to zrobimy krótką przerwę i po niej przejdziemy do drugiej części tego spotkania. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby coś dopytać, czy dodać do tego, co powiedziałem, będę z uwagą tego wysłuchał. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest słuszna teza i niewykluczone, że jest dokładnie tak samo z grzechami, z innym podziałem, grzechy wobec Boga, wobec drugiego człowieka i wobec siebie samego. Prawda? Bo też nie ma grzechu wobec drugiego człowieka, który nie byłby równocześnie grzechem przeciwko Bogu, bo to się zawiera w istocie grzechu i który w związku z tym nie był grzechem przeciwko mnie samemu. Nie ma grzechu przeciwko mnie samemu, który nie byłby grzechem przeciwko Bogu i który w jakiejś mierze ostatecznie nie dotykałby innych ludzi, prawda? Myślę, że pani ma rację, że to jest bardzo, bardzo słuszne ujęcie. Z tym chcę powiedzieć, że to dzisiaj nasunęło nas w